Zawodnicy na stanowiska. Powitajmy zawodników krótkimi brawami. Panie i panowie, zawodnicy uczestniczący w finale o brązowy medal. Brawo! Przyjąć postawę. Czas przygotowawczy i strzały próbne, 3 minuty, start! Trzydzieści sekund. Rozładuj. Zapraszam zawodników do prezentacji. Proszę się zwrócić twarzą do publiczności. W imieniu własnym oraz organizatora witam zawodników, trenerów oraz publiczność w meczu o brązowy medal w konkurencji pistolet pneumatyczny Mix Juniorów. W finale występują drużyny HTS Tychy
oraz WKS Grunwald Poznań. Na stanowisku C. Zawodnik, który w kwalifikacjach uzyskał 276 punktów. Największy sukces to strzelanie u boku Weroniki Paszek. Pan Kacper Stępień! Na stanowisku D. Zawodniczka, która w kwalifikacjach uzyskała 275 punktów. Podobno nie ma większych sukcesów, co jest pomyłką. Napisała tutaj u nas, że największy sukces to strzelanie u boku Kacpra Stępnia. Pani Weronika Paszek. Na stanowisku E. Zawodnik, który w kwalifikacjach uzyskał 276 punktów. Również nie ma podobno większych sukcesów, natomiast lubi strzelać u boku Marceliny. Pan Filip Wagner. Na stanowisku G. Zawodniczka, która lubi strzelać z kolei u boku Filipa. Wynik kwalifikacji 265 punktów. Pani Marcelina Przychodzka. Przyjąć postawę. Do pierwszego strzału finałowego. Ładu. Start. Punkty w meczu zdobywa drużyna HTS Tychy. Stan rywalizacji 2-0. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start. Stop. Nie mamy na razie żadnej dziesiątki, dziewiątki, ósemki i po tym strzale dwa punkty zdobywa drużyna Grunwaldu Poznań i mamy remis. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start. Stop.
kolejnym strzale tylko jedna dziesiątka. Pan Filip Wagner. Natomiast zawodnicy Stychów, obydwoje po siódemeczkach strzelone i dwa punkty zdobywa drużyna Grunwaldu Poznań. Do kolejnego strzału finałowego ładu. Start. W tej serii zanotowaliśmy tylko jedną dziewiątkę i tak mamy trzy dziesiątki. Najwyższy strzał 10-4, pan Stępień. Brawa! Dwa punkty kolejne zdobywa drużyna Grunwaldu Poznań. Stan rywalizacji 6-2. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start. Mamy jeden bardzo mocny strzał. 10-7, pan Stępień. Tym samym kolejne dwa punkty zdobywa drużyna Stychów. Stan rywalizacji 6-4 dla Grunwaldu Poznań. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start. W tej serii strzałowej 10-4 uzyskuje pani Paszek. Brawa! Dzięki temu drużyna z Tychów zdobywa dwa punkty i mamy kolejny remis. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start! Dziewiątki w drużynie HTS Tychy, ósemki w drużynie Grunwaldu Poznań. Kolejne dwa punkty zdobywa drużyna Stychów. I wysuwa się na prowadzenie. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start. Thank you.
Stop! Witamy! Strzelane są dziesiątki, ale można przejść też w trójkę. Najwyższy strzał tej serii 10-2, pan Stępień. Brawo! I dzięki temu drużyna Stychów zdobywa kolejne 2 punkty. Stan rywalizacji 10-6. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start! Stop! Zadecydowała tylko jedna dziesiętna i tym razem 2 punkty również wędrują do zespołu Stychów. Stan rywalizacji 12-6. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start! W tej serii panowie uzyskują ten sam wynik. Są to 2 wewnętrzne dziesiątki, 10-5. Brawa! Tym razem zadecydował wyższy strzał pani Przychodzkiej i 2 punkty zdobywa drużyna Grunwaldu Poznań. Stan rywalizacji 12-8 dla zespołu Stychów. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start! Ponownie o punktach decyduje tylko jedna dziesiąta i kolejny raz punkty zdobywa z zespołu Grunwaldu Poznań. Stan rywalizacji 12-10. Pozostały już tylko 2 punkty do odrobienia. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start! Stop. W tej serii najwyższy wynik 10-7, pan Wagner. Tym samym zespół Grunwaldu Poznań doprowadza do remisu. Mecz zaczyna się, można powiedzieć, od początku. Do kolejnego strzału finałowego ładuj. Start. Po co teraz stawić na to? Żeby większe emocje. Szybko.
Strzelone w drużynie HTS i sprawia to, że oni właśnie zdobywają dwa punkty. Stan meczu 14-12 prowadzi HTS Tychy. Do kolejnego strzału finałowego Ładu. Start! Wyniki są ostateczne. Dwie wewnętrzne dziesiątki, 10-6 i 10-5. U pani Paszyk ma Stępnia i brązowy medal zdobywa drużyna HTS Tychy. Dokładnie. Weronika Paszyk na Stępie. Trzecie miejsce. Rubal Poznań, Marcyna Czechowska, Filip Wagner. Gratuluję. Brawo, Poznań! Co?